Trzecia edycja Design Days to przede wszystkim design w Śródmieściu, bowiem wychodzimy z założenia, że warto, aby każdemu było blisko do designu. Design Days to warsztaty, wykłady, oczywiście prelekcje związane z tym, jak design powinien funkcjonować i jaki powinien być. To oczywiście polski plakat z całej Polski i mnóstwo wystawców, którzy zapraszają do tego, aby się z nimi spotkać, porozmawiać, no i oczywiście zainspirować się designem w Śródmieściu. Zaskoczeni tym, że jesteśmy ze Szczecina, że nasze produkty są projektowane przez nas, ale też przez nas wykonywane. Są zdziwieni tym, że w Szczecinie powstaje produkt od początku do końca i że to są takie fajne designerskie rzeczy. Promujemy mało szczegółowy przewodnik po Szczecinie, zbiór rysunków, opatrzony opisami. Ciekawostkami na temat Szczecina. Szczecin w krzywym zwierciadle, ale odnoszący się do aktualnych, współczesnych tematów, na przykład kwestia Frygi i jej kontrowersji. Myślę, że będzie o tyle fajne, że na przykład jak ktoś ten przewodnik otworzy za 2-3 lata, kiedy pewne sprawy ucichną, otworzy, przypomni sobie, co się działo. Ja w sumie w takich miejscach mam okazję się pokazać. Jeżdżę po targach po całej Polsce, podobnych do tych targów tutaj. No myślę, że też jest coraz większe zainteresowanie czymś takim, bo w jaki sposób możemy dotrzeć do ludzi? Właśnie taki, rozmawiając z nimi, opisując swoje historie. To nie jest tylko przedmiot, który sobie gdzieś oglądamy i kupujemy, nie jest nijaki, tylko jest szczególny i chcemy to powiedzieć. I w takim miejscu mamy okazję spotkać się z ludźmi, powiedzieć coś więcej. Jesteśmy na Design Day po raz trzeci. Razem z Design Day zaczęliśmy i mam nadzieję, że to będzie nasza coroczna edycja. Będziemy mogli tu obchodzić swoje kolejne lata firmy.